Hello, dear children. Welcome to the English lesson. Open your books, please, at page 40 and listen to the song. Track 21. Listen and sing. Stripes on my neck, my teeth are strong and white. I sometimes hunt and bite, and my home is in Asia. Okay, so now we are going to translate the text. Teraz będziemy sobie tłumaczyć ten tekst i odgadywać, o jakim zwierzęciu jest dany fragment tekstu. I am brown and white and black. Jestem brązowy, biały i czarny. I have stripes on my neck. Mam paski na moim karku, na szyi. Stripes to są paski. No właśnie, które zwierzę ma paski? My teeth are strong and white. I sometimes hunt and bite. Moje zęby są silne i białe. Czasami poluję i gryzę. And my home is in Asia. Mój dom jest w Azji. Co to za zwierzę? My home is in Asia. This animal has got stripes. Brown, white and black. It must be the tiger. So I am a tiger. The next animal. I like jumping all day long. Lubię skakać cały dzień. My long tail is very strong. Mój długi ogon jest bardzo silny. My baby is close to me. Czyli moje dziecko jest blisko mnie. In my pouch you can see. W mojej torbie możecie zobaczyć. And my home is in Australia. Mój dom jest w Australii. Which animal lives in Australia and which animal has got a pouch, czyli torbę? Kangaroo, of course. I'm a kangaroo. Next animal. I am grey and very big. Czyli jestem szary i bardzo duży. I eat plants, never meat. Ja jem rośliny, nigdy mięso. My nose is long and grey. Mój nos jest długi i szary. I play with my nose, hooray. Bawię się moim nosem. Hurra! And my home is in Africa. I mój dom jest w Afryce. So which animal is grey, big and
has got a very long nose. Of course, it's an elephant. So I am N. Tu wpisujemy N. Elephant. I'm an elephant. And the last animal is a bird. I'm a bird, but I can't fly. Jestem ptakiem, ale nie potrafię latać. I like swimming. You ask why? Lubię pływać. Spytać się dlaczego? My best friend is the seal. Moim najlepszym przyjacielem jest foka. We sometimes share a meal. Czasami dzielimy się posiłkiem. Share to jest dzielić się czymś z kimś. Share a meal. Share a room na przykład, czyli dzielić pokój z kimś. Share a meal, dzielić się posiłkiem. And my home is in Antarctica. Czyli mój dom jest na Antarktydzie. Which animal is it? Penguin, of course. I'm a penguin. I będziemy powtarzać za mną część tekstu, ponieważ chciałabym, żebyście po prostu czytali sobie to na zadanie domowe. Słuchać proszę, czyli tutaj sobie wpisujemy domek, słuchać i czytać. I am brown and white and black. Powtarzamy. I have stripes on my neck. My teeth are strong and white. I sometimes hunt and bite. And my home is in Asia. I'm a tiger. I like jumping all day long. My long tail is very strong. My baby's close to me. In my pouch, you can see. And my home is in Australia. I'm a kangaroo. I am gray and very big. I eat plants, never meat. My nose is long and gray. I play with my nose. Hooray! And my home is in Africa. I'm an elephant. I'm a bird, but I can't fly. Jeszcze raz sobie to powtórzymy, bo to jest taka zbitka dość trudna. I'm a bird, but I can't fly. But I can't fly. I can't fly. But I can't fly. I całość. I'm a bird, but I can't fly. I like swimming. You ask why? My best friend is the seal. We sometimes share a meal. And my home is in Antarctica. I'm a penguin. I na zadanie proszę, żebyście sobie czytali ten tekst. Nauczyć się czytać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz.
Przepisujemy lekcję. Lesson 7. Stripes, czyli paski. Hunt, polować. Pouch, torba. Share, dzielić się czymś, z kimś na przykład. No i zagadka. O jakie zwierzę chodzi? I am huge and I live in the ocean. I'm not a fish. I'm a mammal. I can make a funny fountain. Mammal to ssak, a fountain to taka fontanna. I to jest zagadka. Bardzo proszę, żebyście się zorientowali, co to jest za zwierzę. Ono jest, występuje tutaj na tej ilustracji. Na pewno gdzieś tu jest. I przepisać proszę całą lekcję. Okay, thank you for the lesson. Bye bye.